No dobra, słuchajcie, dostaliśmy taką wyprawyczkę. Oprócz oczywiście takich identyfikatorów, w wyprawyczce mamy czapeczkę taką. No i co? I będziemy atakować. Zaraz powitam Was z plaży. Okej, słuchajcie, pół godzinki zestaw był w wodzie. Glizdy nieruszone, troszeczkę zielska się pojawiło. A no, ogólnie nie jest źle, natomiast namiocik petarda. Przestało wiać, no troszeczkę taka chyba cisza przed burzą. Przestało wiać, trochę mokro jest, natomiast w środku, kurczę, normalnie aż się nie chce wychodzić, nie? No i się, słuchajcie, zaczęło, pada. Myślę, że to słyszycie. Poza tym wieje, mam ten odciąg zrobiony i bywają takie podmuchy, że no, że naprawdę czuć. Akurat, kurczę, teraz nie rusza, tam gdzie sędzia ciśnie. Na razie daje radę, ale balon się nie zrobił z tej strony. No dobra, słuchajcie, jest, kamerka odżyła, dobra, robimy szybkie takie podsumowanie. Jak tam startownik medyczny, jak się Mewa czuje? Przeżyła, odleciała. Ludzie byli na plaży bardzo zadowoleni z szybkiej akcji ratunkowej. Chcieliby się pochwalić. Mamy to na filmie, na live mamy, ale dobra. Wszystko macie na filmie, tak? Oczywiście, wszystko mamy na filmie. Natomiast tak, Roman, ty byłeś na A, czyli w Ostrowie, jak? Ja no, byłem na... Jeżeli chodzi o rybę, to zero, nie? Przyzerowane. A... Tak zajebiście, że mi raz namiot porwało i dwa razy wędki do wody położyło i taki sektor zajebisty. Ale tam były jakieś ryby, nie? Są ryby. W wodzie były, no. Ale ogólnie Armagedon po tej pierwszej turze, co? Teraz gałęzie latają, nie? Kiedy my byliśmy na pierwszej turze, takie cuda na kiju się działy we Władysławowie, więc organizator zdecydował, że drugą turę no odwoła po prostu, a my, żeby nie marnować czasu, lecimy zrobić bramę naszemu koledze, który no dzisiaj się żeni! Dziękujemy! Który masz numer? No całe życie 18. Aha, jesteś pełnoletni, znaczy się. Tak. To znaczy mama zawsze powiedziała, synu, dąż do tego, żebyś był pełnoletni i samodzielny. I obok mamy Adama. Adam, pokaż. Sezon 3. Sezon 3, ściągnij ten celofanek. Co masz? Co masz tu? Numer 1. Yes! Kubany! Numero primo! Witamy na plaży, jestem pod barem, będzie wspaniale, będą tancerki, będzie browar, żartuję. Czas rozłożyć to ustrojstwo. Opowiadajcie. No bardzo ładnie. No to gadaj. No są już dwie sztuki. Aha. U jednego wędkarza. To nie mów u kogo, tylko no. Jak tam w ogóle. Pojawiły się, wszystkie w tym samym czasie się pojawiły. Aha. To co mówiłem, że są znacznie bliżej niż każdy się spodziewał. Aha. I tyle, strzał zrobił swoje. No. No. I w tym samym przedziale. Mhm. No. Że no, zaczyna się dziać. Pogoda super, zobacz jakie ocieplenie idzie. Tak, tak. Ja myślę, tak. Myślę, że cały czas teraz będą pięknie brały. Właśnie wracamy co chwilę i pytamy się, czy ktoś ma rybę.
To się trochę najeździcie. No tam jest, spokojnie, będzie dobrze. Mówią, że mają ryby, ale w morzu. No ja też, ja mam dużo, nie? Okej, słuchajcie, półtora godziny do końca zawodów. Ta trzecia tura rewelacyjna, naprawdę bardzo ładna pogoda, bardzo fajne, małe falowanie. No i nawet polatałem dronem, także to chyba tyle. Jak nie będzie ryby, to już was nie będę katować. Zapraszam na zakończenie oficjalne zawodów. Dzięki wam, że przyjechaliście, że podjęliście wyzwanie też walczyć. I do zobaczenia na piachu, jak to mówimy. Trzymajcie się. No i na koniec jeszcze pozwólcie, że ja wjadę na chwilę z wielkimi podziękowaniami dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że ja po prostu mogłem wziąć udział w tych zawodach, bo no to nie jest takie proste. Troszeczkę mnie ludzi wsparło. Dzięki tutaj jeszcze raz Darek Krysiak za to, że ufundowałeś nagrody. Zresztą zobaczcie, tutaj też troszeczkę już nagród leci do widzów Morskiej TV. A ja dziękuję najbardziej patronom, ponieważ patroni na Patronite, którzy no, wpłacają tą dyszkę 2 miesięcznie, czasami troszeczkę więcej, dzięki po prostu nim mogę lecieć na takie zawody, które nie są tanie. No, także dzięki wielkie patronom. No i mam nadzieję, że w przyszłym sezonie też będę mógł wziąć udział w takich zawodach, takich zacnych zawodach. No nie ma co ukrywać, też drogich, ale zacnych, i było naprawdę bardzo fajnie. Zrobię jeszcze zajawkę na przyszły sezon z tych zawodów, takie najlepsze urywki. Myślę, że będzie dobrze. Trzymajcie się, na razie. Cześć!